Jakby nie pamiętam już dokładnie, co wam mówiłam, więc po prostu powiem, co chcę powiedzieć. Niedawno runęło mi generalnie wszystko. I kiedy powiedziałam to ostatnio pewnej osobie, że runęło mi wszystko, to ona tak, co ci runęło? Jakby wiecie, wiem, że ta osoba między innymi miała na myśli to, że mam męża i jestem szczęśliwa z moim mężem, nie? Ale w ogóle runęło mi, no co mi runęło? No runęło mi to, że moim tlenem było uznanie. W ogóle bardzo chciałam uznania, nie umiałam bez niego żyć, że tak powiem. I w zasadzie wszystko, co robiłam w cudzysłowie dla Boga, to robiłam po to, żeby mnie ktoś uznał. Tak strasznie mi na tym zależało. W sumie to chyba nawet, w sensie widzę, że wow, nie mam już sobie nic, jak o tym mówię. Okej. W każdym razie, stanęłam w swoim życiu w miejscu prawdy. Mogę to dzisiaj o sobie powiedzieć. I staję cały czas, bo no po prostu staję cały czas. Jakiś czas temu Bóg mi w ogóle powiedział na uwielbieniu, jeżeli chcesz, żebym ci obficie błogosławił, musisz zrezygnować ze 100 złotych. I ja w ogóle od razu wiedziałam, o czym on do mnie mówi. Bo było coś takiego we mnie, że miałam takie, wiecie, że miałam czasami takie, ojej, bo ja to w ogóle tyle robię i w ogóle to i na to potrzebne pieniądze i na to i w ogóle. I miałam takie, żeby chociaż te 100 złotych ktoś dał, nie? A jak, o Boże, jak już 200 ktoś dał, to było, o matko, alleluja. Ale wtedy, jak to zrozumiałam, powiedziałam, dobrze, Boże, amen. I jakiś czas temu zaoferowałam, że zrobię coś dla pewnej osoby za darmo i ta osoba mówi, wiesz co, to ja ci jednak może za to zapłacę. I przez chwilę w ogóle pojawiło się we mnie takie, wiecie, no miałabym z tego pieniądze, nie? Ale mówię, w ogóle nie. Mam przekonanie, że mam to zrobić dla tej osoby za darmo. Więc zrobiłam to za darmo. I co się wydarzyło? Ta osoba mówi, dobrze, w takim razie ja już wiem, co mam zrobić. I oto świecę dzisiaj przed wami nowiutkim Apple Watchem. Amen. Amen. W ogóle z każdej strony tak naprawdę teraz spływają pieniądze i tak dalej. A co ciekawe, w ogóle też w tym wszystkim Bóg mi pokazuje, ja to wiem, i On mnie uczy i pokazuje, że w dupie ma moją służbę, bo Jemu chodzi o mnie. I ja, wiecie, miałam takie, bo w ogóle jakby nie dostałam samego zegarka, tylko dostałam pieniądze na zegarek. I miałam takie, kurczę, w ogóle, to trzeba zapłacić. Może bym jednak zapłaciła, a za jakiś czas kupię zegarek. Ale w ogóle mówię, nie, to jest prezent od taty i mam go mieć i amen i kropka i w ogóle, no. Także zachęcam do stanięcia w miejscu prawdy, bo no już wam to mówiłam i nie wiem, czy kiedyś przestanę powtarzać, że żadne inne miejsce w życiu nie ma sensu. Jeszcze zdarzają mi się takie, wiecie, no kurde, ej, podnoszę się jakby z miejsca, gdzie mi wszystko runęło, nie? Więc zdarzają się takie momenty, tak jak w ogóle dzisiaj przez pół uwielbienia byłam jakaś w ogóle taka, no nie wiem, nieważne. W każdym razie, zdarzają się momenty, gdzie mam się w duszy mojej trochę gorzej, ale wiem, że będzie już tylko lepiej. I wiem, że teraz buduję realnie prawdziwe rzeczy w moim życiu. W ogóle to wszystko, to jest ciekawe, wiecie? To wszystko, czego tak bardzo się bałam, przez co tyle łez wylałam, że wiecie, bo no nazywając rzeczy po imieniu, no bałam się najbardziej, że stracę uznanie, tak? Tego się bałam najbardziej na świecie. A jak właśnie to, znaczy, wiecie, ja w sumie nie wiem do końca, czy ja je straciłam, czy nie, ale w mojej głowie ja je straciłam, tak? Więc wtedy, kiedy ja je straciłam, w cudzysłowie, to dopiero wtedy weszłam w miejsce życia w moim życiu. Amen.